Witam ponownie, Piotr Nisztor, oglądają Państwo wydanie specjalne Telewizji Republika, a ze mną i z Państwem kolejny gość, dr Andrzej Anusz, historyk, politolog. Dzień dobry, witam Panie doktorze. Dzień dobry, witam. Widzimy to, co dzieje się w Sejmie. Widzimy to, że nie ma dwóch posłów, których w dalszym ciągu według Sądu Najwyższego powinniśmy nazywać posłami. Posłów, którzy przebywają w zakładzie karnym. Z drugiej strony mamy zamach na prokuraturę. Wczoraj prezydent Andrzej Duda mówi wprost, Dariusz Barski jest cały czas prokuratorem krajowym. Adam Bodnar, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, z kolei twierdzi, że Dariusz Barski nigdy nie był prokuratorem krajowym, bo został w sposób wadliwy powołany na to stanowisko. To może rodzić ogromne konsekwencje, no gigantyczne dla kwestii związanych z bezpieczeństwem państwa. I chciałem pana zapytać o jedną rzecz. Jak ma to wszystko czytać, już mówiąc kolokwialnie, i zrozumieć przeciętny Polak, który obserwuje to, co dzieje się obecnie w naszym kraju pod rządami Donalda Tuska? To przede wszystkim ma poczucie, że jest ogromny chaos. Słowo chaos myślę, że w tej chwili najbardziej odpowiada temu, co się dzieje. To znaczy różne ośrodki władzy wydają kompletnie sprzeczne i przeciwstawne sobie komunikaty, prawda? Znaczy tak, rząd mówi, że coś jest zgodne z prawem, prezydent mówi, że jest niezgodne z prawem. Minister Bodnar mówi, że coś jest zgodne z prawem, Trybunał Konstytucyjny mówi, że jest niezgodne z prawem, czy pan prezydent mówi, że jest niezgodne z prawem. Czyli mamy poczucie kompletnego chaosu, takie poczucie, że jakby struktury państwa się rozjeżdżają. To znaczy mamy, że za chwilę będzie dualizm prawny, a być może za tym dualizmem prawnym dojdzie do tego, że będą jakieś różne, można powiedzieć, ośrodki, które będą się przeciwstawiać się sobą. Teraz kwestia właśnie, tak jak pan redaktor zwrócił uwagę, no mamy sytuację bezprecedensową, bo trwa posiedzenie Sejmu i na tym posiedzeniu Sejmu, do tego posiedzenia Sejmu są niedopuszczeni dwóch posłów, którzy w tej chwili przebywają w więzieniu, a którzy zdaniem Sądu Najwyższego dalej są posłami, mają mandat. W związku z tym pytanie jest fundamentalne, czy decyzje, które ten Sejm będzie podejmował, uchwały, ustawy są ważne. Ale jest jeszcze jeden element, panie doktorze. Otóż to przestępstwo, za które sądy skazały Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, a nie powinny, bo zostało zastosowane przez prezydenta Andrzeja Dudę prawo łaski, co ja pamiętam, sam zajmowałem się historią polskiej przestępczości. Był taki gangster, jeden z szefów Pruszkowa, Andrzej Zieliński, pseudonim Słowik, który został ułaskawiony przez prezydenta Lecha Wałęsę, przepraszam, wówczas Lech Wałęsa był prezydentem, został ułaskawiony. I co Lech Wałęsa tym aktem łaski zrobił? Nie tylko skasował wyrok, ułaskawiając jednego z szefów Pruszkowa, ale również wyzerował jego zarzuty, które wówczas miał postawione w innych śledztwach. Tak właśnie prezydent RP Lech Wałęsa zrobił. No, tu mamy sytuację, w której odmawia się prezydentowi prawa łaski, ale to, co w tej sytuacji jest kluczowe, przestępstwo dotyczy przestępstwa urzędniczego. Czy ci, którzy dzisiaj podejmują te wątpliwie prawnie decyzje, czy też wręcz są decyzjami ze złamaniem prawa podejmowanymi, oni się nie obawiają, że ten sam przepis, który jest stosowany w przypadku, jeszcze raz to powiem, posłów, dwóch posłów przebywających w zakładzie karnym, ułaskawionych przez prezydenta Andrzeja Dudę, zostanie zastosowanych właśnie w ich sprawie. Tak, to znaczy mamy do czynienia w moim przekonaniu z taką eskalacją prawną, to znaczy władza w tej chwili, rząd, no stosując, wiemy już, czy w przypadku telewizji publicznej, wiemy, że sąd rejestrowy odmówił wpisu, prawda, nowych władz, w związku z tym stwierdził, że przy ich powoływaniu złamano prawo. Mamy sytuację w tej chwili już sygnalizowane, Trybunał Konstytucyjny dokonuje pewnych zabezpieczeń, czy pan prezydent mówi, że zwraca się do Trybunału Konstytucyjnego, prawda, o kwestię zbadania kompetencji. W związku z tym mamy do czynienia z takim sporem, który prawnym, ale który ma charakter wręcz takiego siłowego rozwiązania. To znaczy tutaj mamy, prawda, przepychanki, silni ludzie wchodzą do różnych instytucji i teraz obecny układ rządzący, no, może się spodziewać, że prędzej czy później straci władzę i pytanie, jak nowa władza przyjdzie, która co, będzie jeszcze bardziej eskalowała, Donald Tusk twierdzi, że został wynajęty.
to jest cytat z jego jednego z wpisów na platformie X, do tego, aby wprowadzić w Polsce praworządność. Znaczy, ja myślę, że tutaj przede wszystkim dominuje czynnik polityczny. W tej chwili myślę, że układ rządzący, koalicja rządząca, która się ukształtowała po wyborach, ma takie poczucie, że wyborcy, którzy na nich głosowali, przebaczą im i dopuszczają, że mogą łamać prawo w imię pewnego rewanżu, zemsty za na rządach Prawa i Sprawiedliwości. Ale historia już pokazywała takie przykłady, które bardzo źle się kończyły. Dokładnie, to znaczy to jest takie, cały czas w tej chwili jest taka pewna narracja, że no przez kilka miesięcy złammy prawo, doprowadźmy do tego pewnego takiego rozliczenia, a później wszystko wróci do normy. Jeśli raz się wypuści tą kwestię i będzie się łamał prawo, bardzo trudno później wrócić na drogę praworządności. W związku z tym wydaje się, że w tej chwili jesteśmy chyba w ostatnim momencie, żeby jeszcze próbować te pewne mechanizmy zatrzymać. Natomiast ja, patrząc na to, co się dzieje w ostatnich dniach, no jestem tutaj pesymistą. To znaczy uważam, że mamy do czynienia właśnie z tym scenariuszem, że najbliższe miesiące to może być próba takiego siłowego, jak to się mówi, na rympał przejmowania instytucji, nie patrząc na ustawę, na prawo. No, za chwilę będę pana pytał o ewentualną kwestię wcześniejszych wyborów, ale zanim o tym, to w Sejmie cały czas dzisiaj debata nad wnioskiem o wotum nieufności dla podpułkownika Bartłomieja Sienkiewicza, który, jak się okazuje, podczas śpiewania hymnu siedział w ławie rządowej. Proszę, mogą to państwo jeszcze raz zobaczyć. Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się. Jak pan, panie doktorze, doktor Andrzej Janusz, cały czas w studiu, ocenia zachowanie Bartłomieja Sienkiewicza? No to jest po prostu skandal. A jeszcze podczas śpiewania hymnu jest oczywistą sprawą, że hymn śpiewa się na stojąco, a jeszcze osoba, która była przez wiele lat funkcjonariuszem służb specjalnych, czyli można powiedzieć jeszcze ten dodatkowy taki, ma przeszkolenie, wiedzę dotyczącą funkcjonowania w służbach, gdzie mundur, hymn, barwy narodowe są pod szczególną ochroną, to tym bardziej powinien podczas śpiewania hymnu stanąć tak jak inni, bo inni też, prawda, wszyscy wstali, nawet, prawda, koledzy z jego ław rządowych przed nim on jako stali. Jedyny, tak, on jako jedyny. Siedział. Ostentacyjne, to po prostu naprawdę, ja nie wiem, czy to ma być jakaś prowokacja, bo to takie zachowanie, ja bym jej określił wręcz jako zachowanie prowokacyjne. Właśnie, zobaczymy, jak jeszcze będą się do tego odnosić inni koledzy z koalicji 13 grudnia Bartłomieja Sienkiewicza, ale obiecałem, że zapytam pana o ryzyko, czy wręcz scenariusz związany z wcześniejszymi wyborami parlamentarnymi, no, w momencie, w którym nie uda się prezydentowi przedstawić na biurko budżetu państwa do 29 stycznia, wówczas będą wcześniejsze wybory. Czy to jest realny scenariusz? Ja uważam, że to jest coraz bardziej realny scenariusz. To znaczy, to jest realny scenariusz w tym względzie, że wydaje się, że w ostatnim czasie mamy do czynienia wręcz z taką próbą zachęcania koalicji rządzącej do tego, żeby ta koalicja rządząca też chciała tych wyborów. To znaczy, były prezydent Aleksander Kwaśniewski już wielokrotnie mówi o tym, że żeby obecny obóz rządzący nie bał się przedterminowych wyborów, że to jest szansa na to, żeby uzyskał taką większość, żeby na przykład odrzucał weta pana prezydenta. W związku z tym wydaje się, że w tej chwili już Donald Tusk, myślę, że bardzo poważnie rozważa, że być może taką ucieczką do przodu swoistą byłoby właśnie doprowadzenie do przedterminowych wyborów. I tutaj mamy dwa scenariusze. Pierwszy, że obóz rządzący nie będzie w stanie przedstawić panu prezydentowi na biurko budżetu do 29 stycznia. No to jest już praktycznie kilka dni mamy, bo przecież ten jeszcze musi pójść do Senatu budżet, później wrócić. To po pierwsze. Po drugie, kwestia w ogóle uchwalenia tego budżetu. Mówiliśmy o tym. Być może to jest kwestia, że Sejm jest wadliwie obsadzony. No jest kwestia dwóch, prawda, posłów, którzy przebywają w więzieniu, a którzy według Sądu Najwyższego nadal są posłami. W związku z tym to też może być przesłanka do uznania, że ta ustawa jest nieważna. A też w ramach koalicji rządzącej pojawiły się głosy, że być może
że koalicja rządząca powinna wystąpić z wnioskiem o samorozwiązanie się Sejmu. Ale komu się to opłaca? To znaczy, ja uważam, że to jest swoista forma dogrywki politycznej. To znaczy, mi się wydaje, że te kilka miesięcy już nam pokazało i myślę, że Donald Tusk też ma tego świadomość, że pewne przełamania, na które on liczył, ja myślę, że przede wszystkim też liczył na to, że prezydent Andrzej Duda okaże się, jak to się mówi, zmięknie mu rura, tak? Jak to Donald Tusk mówił jeszcze przed wyborami. Albo okaże się miękiszonym. Miękiszonym. A widać, że się nie okazuje się, że nie jest miękiszony. W związku z tym przewidując, że przez te kilkanaście miesięcy będzie twardym stał na straży konstytucji i będzie ewentualnie wetował te różne rozwiązania. W związku z tym może mieć pokusę, żeby właśnie zmienić ten układ polityczny. A z drugiej strony to jest to taka ucieczka, zajęcie opinii publicznej właśnie kolejnymi wyborami. Ale panie doktorze, pan jest historykiem, politologiem, ale też byłem posłem. Spójrzmy na to zupełnie pragmatycznie. Do Sejmu tej 10. kadencji weszło wielu nowych parlamentarzystów. Często wzięli kredyty na to, aby przeprowadzić kampanię wyborczą. Dzisiaj, jeśli będą wcześniejsze wybory, nie ma gwarancji, że oni znajdą się w tym parlamencie. Czy to nie będą hamulcowi tych decyzji? Znaczy, zawsze się mówiło, że jest tak zwany związek zawodowy posłów. To znaczy, są posłowie, którzy jakby oczywiście, zwłaszcza na początku kadencji, no, patrzą na perspektywę, swoje plany życiowe budowali, że na 4 lata będą posłami. Natomiast moim zdaniem polaryzacja w tej chwili sceny politycznej i ten spór polityczny, który jest w Polsce, który jest bardzo ostry, powoduje, że myślę, że kierownictwa ugrupowań politycznych są stosunkowo, mają wpływ na to, żeby jednak zarówno posłowie ze strony obozu rządzącego, jak i w tej chwili w opozycji, jednak podporządkowali się decyzją polityczną. Jeśli zapadnie decyzja polityczna, czy ze strony przede wszystkim Donalda Tuska, że idzie na przedterminowe wybory, to on może do tych przedterminowych wyborów doprowadzić, jak już mówiłem, dwoma ścieżkami. Po pierwsze, nie co będzie prostsze. Ale przepraszam, panie doktorze, zmusi koalicjantów do tego, aby poparli ten wniosek, na przykład o samorozwiązanie Sejmu. Ja myślę, że jeśli da im gwarancję, a myślę, że w ostatnich dniach, nawet dzisiaj mamy sondaże, na przykład w sondażach wychodzi, że trzecia droga ma jeszcze lepszy wynik niż uzyskała w wyborach. Lewica też jakby utrzymuje swój stan posiadania. Panie doktorze, sam pan wie, że te sondaże mogą być robione właśnie na zamówienie pod takim kątem, aby myśleć tak, jak właśnie pan to przedstawił. Tak, i to jest ryzyko ogromne polityczne, bo z drugiej strony myślę, że Prawo i Sprawiedliwość też po udanej demonstracji, która pokazała, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości są zmobilizowani, są jakby gotowi do podjęcia, nazwijmy to, walki politycznej, też Prawo i Sprawiedliwość będzie uważało, że w związku z tym dobrze, te wybory są też dla nas szansą. I cały czas Prawo i Sprawiedliwość prowadzi w sondażach. Tak. A ja tymczasem bardzo dziękuję. Moim państwa gościem był dr Andrzej Anusz, politolog, historyk. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A ja zachęcam do pozostania z Telewizją Republika. Wracamy dosłownie za moment.